okoliczności nas wszystkich dokonali takiego otwarcia. W ten właśnie sposób symbolicznie otwarto zmodernizowaną salę gimnastyczną w zespole edukacyjnym w Osiecznicy. Prace modernizacyjne ruszyły na początku wakacji. Po 4 miesiącach wszystko jest gotowe. Prace w naszej sali trwały 4 miesiące, ale mamy nowy dach, nową instalację elektryczną, podłogę, wentylację, dodatkowe wyjście. Modernizacja obejmowała m.in. wymianę pokrycia dachowego, była też rozbiórka istniejącej podłogi sportowej i montaż nowej nawierzchni, ale także wykonanie dodatkowego wyjścia z sali gimnastycznej na zewnątrz, malowanie ścian, montaż nowych parapetów i osłon drewnianych na grzejniki, wymiana istniejącego oświetlenia na LED-owe. Jak widać, sala została odświeżona w pełni. Mam nadzieję, że to wnętrze będzie nam służyło przez długie lata. Zadbamy o to? 400 tysięcy złotych, tyle kosztowała modernizacja sali. Większość kwoty, bo 300 tysięcy zostało wyłożone przez gminę. To kolejny krok w kierunku rozwoju oświaty i placówek oświatowych w wykonaniu gminy. Żeby młode pokolenie miało dobre warunki do edukacji, zaczęliśmy od budowy żłobka, tak by można było powiedzieć, ale non-stop modernizujemy też nasze placówki oświatowe. Chcemy, żeby były jak najlepsze warunki nauczania. Sala gimnastyczna to kolejny fragment prac w placówkach oświatowych, który wpisuje się w trend unowocześnienia placówek oświatowych. Dofinansowanie na modernizację sali gimnastycznej udało się pozyskać także z programu Lubuska Baza Sportowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi Markowi Cebuli, nieobecnemu dzisiaj, ale tu na ręce pana burmistrza, pani naczelnik obecnej, pani skarbni. Bardzo dziękuję za tak duże dofinansowanie, bo Urząd Marszałkowski dał 100 tysięcy, a 300 tysięcy dołożyły. To kolejna oświatowa inwestycja. Przypomnijmy o termomodernizacji w Wężyskach, remoncie sali w Krośnieńskiej Trójce. Trwa remont dachu w Jedynce. W Dwójce wyremontowano plac przed szkołą. Była też adaptacja pomieszczeń dla przedszkola numer 4.